Jak co roku, w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, mieszkańcy Płocka spotkali się na Wigilii przed ratuszem. Tradycyjnie już harcerze z chówca ZHP przekazali podczanom betlejemskie światło pokoju. Jego płomień symbolizuje miłość, braterstwo i szacunek. Życzenia wszystkim zebranym złożyli biskup diecezji płockiej Szymon Stółkowski, biskup starokatolickiego kościoła Mariawitów Marek Babi oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. W ich przemówieniach obecny był temat wojny trwającej w Ukrainie oraz uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Bądźmy razem z nimi solidarni, ofiarni, gotowi dalej do pomocy. A nasze życie i wypełnia Chrystus. Miłość, pokój, niech daje nam szczęście i dobro, byśmy mogli się nim dzielić każdego dnia z innymi. Wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Po życzeniach przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Na scenie wystąpił młodzieżowy chór kościoła starokatolickiego Mariawitów, wokalistki Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz chór Pueri et Puella Cantores Placenses. W czasie Wigilii na jej uczestników czekały świąteczne dania, napoje i słodki poczęstunek. Tuż przed Wigilią w domu Darmstadt odbył się wernisaż wystawy ikon zatytułowanej Sakrum w płockim Bizancjum. Prace autorstwa profesor Zofii Kuźniewskiej można oglądać do 29 stycznia. Szanowni Państwo, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo radości, miłości i dobra. Ciepło, życzliwość, otwartość na innych ludzi to uczucia, które w święta w sposób szczególny przepełniają nasze serca. Niech ten wyjątkowy moment w roku będzie czasem serdecznych spotkań z bliskimi, bo potrzebujemy przyjaznego uśmiechu i wzajemnego wsparcia. Niech przyniesie wytchnienie od codziennego zabiegania i da ukojenie, otuchę i wiarę w lepsze jutro. Radosnych świąt Bożego Narodzenia.